Fryderyku, a czemu musimy spać? Czyta bajkowy tata. Fryderyk duże ma laboratorium swoje. Przechowuje tam próbówki, mikroskopy i dziwne słoje. Przebywa tam cały czas w sumie, pomimo że do swego domu trafić umie. Całą dobę zajmują mu nowe badania i eksperymenty. Nie dla niego błogiego lenistwa wykręty. Znajduje jednak czas raz w tygodniu na dzieci zapraszanie i na ważne pytania a czemu, a jak, a po co odpowiadanie. Jak też, moi kochani, dzisiaj pomóc wam mogę? Może chcecie poznać przepis na piękną urodę? Czy chcecie wiedzieć, jak się produkuje butelkową wodę? A może jesteście ciekawi, czemu mężczyźni zapuszczają brodę? Fryderyku, a czemu musimy spać? Naukowcy długo się spierali, czy sen nam jest potrzebny. Robili badania i eksperymenty i stworzyli w końcu raport wylewny. Zawarli w nim kilka istotnych informacji, które zaraz wam przytoczę. Pozwólcie tylko, że po moje okulary do gabinetu na jednej nodze skoczę. Do snu udają się wszystkie organizmy żywe. Czy są one szybkie, duże, małe, powolne czy leniwe? Człowiek potrzebuje od 5 do 8 godzin snu do zdrowego funkcjonowania. Kot dla przykładu 12, pies 10, a słoń tylko 3 godziny spania. Człowiek przesypia mniej więcej 1/3 swojego życia. Choć ilość snu potrzebna każdemu jest wiedzą dla was do odkrycia. Mój genialny kolega po fachu, Einstein, potrafił spać po godzin 12. Inny naukowiec, Tesla, mówił, że na więcej niż 2 godziny od czasu do czasu nie zaśnie. Ilość snu potrzebna tobie jest łatwa do zbadania. Wystarczy, że policzysz, ile spałeś i czy lekka ci jest czynność wstawania. Spróbuj skracać i wydłużać ilość snu własnego, aby w końcu znaleźć długość snu dla ciebie doskonałego. Tak naprawdę, gdy śpi nasze ciało, mózg i inne organy mają pracy niemało. Tak w dzień, jak i w nocy muszą zarządzać tlenu dopływem, czy niezbędnej do życia krwi w obiegu przepływem. Mózg tak naprawdę to nigdy nie śpi. Pracuje najciężej, jak właśnie coś nam się śni. Jest on jak taki komputer zaawansowany, który w trakcie snu porządkuje wszystkie zebrane dane i plany. Gdy śpimy, wszystkie zebrane w ciągu dnia informacje, zdarzenia czy wspomnienia dostają odpowiednią alokację. Są porządkowane i odpowiednio segregowane, a te zbędne są z mózgu po prostu w nocy wyrzucane. Poza poprawą naszego mózgu działania, sen również służy do naszego zdrowia naprawiania. Szybciej wtedy rany się goją, czy z przeziębienia zdrowiejemy. A dodatkowo w nocy podobno też szybciej rośniemy. Gdy przez dłuższy czas spać nie będziemy, mogą się pojawić z naszym zdrowiem problemy. Będziemy mieli trudności z koncentracją czy zapamiętywaniem i zabawa czy nauka będzie wtedy niezwykle trudnym zadaniem. Poza tym ogólne osłabienie i nerwowość będzie nam uprzykrzać życie. Dźwięki zaczną was irytować i o ciszy pomyślicie skrycie. Słońce będzie raziło bardziej i tylko w domu o siedzeniu zamarzycie. Aż w końcu zdecydujecie o łóżku i długim w nim pobycie. Sen więc jest dla człowieka rzeczą niezbędną. Dbanie o to, by był zdrowy, długi i nieprzerwany, musi być waszą misją nadrzędną. Jak będziecie chcieli, to podczas kolejnego naszego spotkania opowiem wam o przyczynach bezsenności czy powodach ziewania. Do następnego zatem, kochani, zobaczenia. Nie rezygnujcie nigdy ze snu i ze świata poznawania oraz swojego zaciekawienia. Każde pytanie, nawet to najbardziej nietypowe, znajdzie intrygujące odpowiedzi nowe. Koniec.